No witam serdecznie, z tej strony OldGamer89. Witam w trzecim odcinku tutaj z gry Dying Light 2. Z racji tego, że dwa pierwsze odcinki tutaj no, nie cieszą się jakimś wielkim zainteresowaniem na moim kanale, no zrobimy taki test, czy chcecie, żebym dalej nagrywał tą serię. Jeśli będzie pod tym filmikiem 12 łapek w górę bądź więcej, no to po prostu dalej będę nagrywał odcinki z Dying Light 2, a jeśli nie, no to po prostu na tym odcinku kończymy. No bo w sumie widzę, że się nie cieszą zbyt dużym zainteresowaniem odcinki z gry, więc jakby, no nie wiem, może nie chcecie po prostu, żebym nagrywał z Dying Lighta odcinki dalej, więc zróbmy taki test. Jeśli chcecie, żebym dalej nagrywał, to po prostu niech będzie powyżej 12 łapek w górę pod tym filmem. A jeśli nie, no to będzie jasne dla mnie, że nie chcecie, żebym dalej nagrywał z Dying Lighta. Ale nie. Zachciało ci się wyższe cele, kurwa. Albo... A mogłeś sobie gotować. Gdzie mogę odpocząć? Dopiero dotarłeś do miasta? Co cię tu sprowadza? To nie jest ziemia obiecana, wręcz przeciwnie. Muszę się dostać do Rybiego Oka. I Hakon ci w tym pomaga? Porządny z ciebie chłopak, ale... Coś ci powiem. Nie warto okazywać zaufania byle komu. Kurde, skąd wiesz, że możesz ufać mnie? Dobra, dość tej paplaniny. Idź spać. Do rana i tak nic nie zrobimy. No dobra, to chyba pora się przespać. Też jeszcze bym tak trochę zeksplorował to miejsce. Czy tu coś jest może? Chyba... O, tutaj może. Podwójna buława. No, to się może przydać. Już tamte bronie trochę pozużywałem. No dobra, to idźmy spać. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Znowu jakieś koszmary. Znajdź mnie. Dobry, tu centrala, Gusta Szpital. Bierzesz? Bardzo śmieszny. Udało ci się? Prawie. Biomarkery są w szpitalu GRE. Zaraz tam będę, ale do pełni szczęścia brakuje mi ciebie. Dokąd mam iść? Jak wyjdziesz od Kiliana, idź prosto przed siebie. Nigdzie nie zbaczaj. No dobra, no to prosto przed siebie mamy iść. Tutaj w skrytce zobaczmy, co mamy. Aha, w skrytce mogę sobie schować w sumie coś pewnie. Zasoby, wszystko, broń. Wichajstry. Guldeny są jako wichajstry, ciekawe. Eksploracja nocą? To nadal jest noc? Nocą miasto jest pełne zarażonych. Bezpieczniej jest wtedy przemieszczać się głównie po dachach. Gdy znajdujesz się na poziomie ulicy, za wszelką cenę unikaj wyjców. Jeśli cię zobaczą, zaalarmują innych zarażonych i rozpoczną pościg. Podczas pościgu rozglądaj się za kryjówkami na dachach lub schroń się w świetle UV. No dobra. Trzymaj się dachów, bo jeśli wyjdę, cię zauważą. Wiem. To mam... Nie chcę znowu się na nich nadziać. Przewalone. Kiedyś wiozłem do tego szpitala moją drugą żonę. Nigdy nie jechałem tak szybko. Wody jej odeszły w 6. miesiącu. Masz dzieci? Tego nie udało się odratować. A poza nim o żadnym więcej nie wiem. Przykro mi. W porządku. Kto normalny chciałby, żeby jego dziecko oglądało taki świat? No właśnie. Kurde, nie wiem, czy to... No on mi mówił, żebym prosto szedł, to chyba tutaj muszę gdzieś wskoczyć. Chyba trochę nie trafiłem.
Chyba tam musimy. Tak, tutaj jest chyba ten szpital, Medical Center pisze. O kurde. Nie żyje? Ja pierdzielę, myślałem, że to przeżyje taki skok. A widzicie, przyzwyczaiłem się kurde z tego. Z New Worldla, że tam można skakać kurde. Z takich wysokości nie wiadomo jakich. Trzymaj się dachów, bo jeśli wyjdę, cię zauważą. Wiem. Nie chcę znowu się na nich nadziać. Dobra, teraz musi się udać. Kiedyś wiozłem do tego szpitala moją drugą żonę. Nigdy nie jechałem tak szybko. Wody jej odeszły w 6 miesiącu. Masz dzieci? Tego nie udało się odratować. A poza nim o żadnym więcej nie wiem. Przykro mi. W porządku. Kto normalny chciałby, żeby jego dziecko oglądało taki świat? Dobra, no ten krzyżyk widzicie, trzeba zaskakiwać najlepiej. O, i tutaj ten klucz GRS znowu zadziała. Zamek zepsuty. Spokojnie, znajdź stary autobus. Co? Autobus? W godzinę zero w szpital uderzył autobus. Przebił ścianę. Można przejść przez niego do środka. Drzwi są zamknięte, więc jest spora szansa, że zostały tu markery. Tutaj. No i co dalej? A, tu mam otworzyć. Jestem przy głównym wejściu. Oznaczyłem ci bezpieczne przejście. Czekam przy lobby. No dobra. Hej! Tędy! Duży budynek, co? GRE zajęło wiele z nich, żeby badać leki. Kiedy wszystko poszło się jebać, znaleźli naukowców ochotników. Zapłacili im kupę forsy. Cienku, i co z tego wyszło? A tam. Kupa gówna. Prawie, prawie. Nie mamy dużo czasu, trzymaj się blisko. No dobra, Hakon. Gdzie on jest? A, tam. Ale tu ciemno jest jakoś trochę. Zamknięte. No dawaj, łam ten szyfr i włazimy. Umiesz otwierać zamki? Jasne, najlepiej kluczem. A jak nie masz klucza? To Guldenem. Hakon, przeszedłem tysiące kilometrów. Sądzisz, że powstrzymają mnie drzwi? Wyluzuj, tylko pytam. Tutaj powinny być wszystkie potrzebne instrumenty, maestro. Mam trochę złomu. Możesz z tego zmontować wytrychy. O, no dobra. No to zaraz zobaczymy, jak się wytrych robi. Moment. Aha, o, żeby... Trzeba nacisnąć O, żeby przejść do menu wytwarzania, widzicie? I tutaj mamy kolejny schemat wytrych. Aha, ze złomu można zrobić. No to kurde. Zrobiliśmy dwa wytrychy. A, dobra robota. Coś mamy. Otwieranie zamków. Używaj wytrychów do otwierania zamkniętych drzwi i pojemników. Wytrychy łatwo można wytworzyć złom. Pamiętaj więc o regularnym uzupełnieniu zapasów. Aby otworzyć zamek, musisz znaleźć właściwą pozycję górnego wytrychu. Poruszaj górnym wytrychem za pomocą myszki, aby próbować obecną pozycję górnego wytrychu. Wciśnij A, by poruszyć dolnym wytrychem. Im dalej jesteś od właściwego punktu, tym większy opór napotkasz. No dobra, zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Ja bym jeszcze ten śmietnik przeszukał. Dobra, tu mamy złom. Łatwy zamek, pisze. No dobra, no to zobaczymy, jak to wygląda.
Aha, przekręcić zamek, już wiem o co chodzi. No i co, już? O, nie kłamałeś, znasz się na rzeczy. Nie miałem wyjścia. Nawet nie wiem, jak to zrobiłem. Musiałem się znać na rzeczy. Było banalnie proste. No zobaczymy, jak będzie później, kurde, z jakimiś trudniejszymi zamkami. I heja, hop! Tu coś jest w tych śmieciach? Co? To jak on tam wlazł? A, tu, co? Kurde, tu się trzeba nieraz orientować właśnie, gdzie on idzie. Bo tak... Nie wiem, czy ja... Nie, nie przeszedłem. Kurde. Ale tu się trzeba wspinać, widzicie, wysoko. Szlak. Znowu wytrych. Pomożesz? A nie, dobra. Nic z tego. Chodźmy. Tędy. Ciemna strefa przed nami. Bądź cicho. Znowu mam, rozumiem. Użyć wytrychu. No, a tu był chyba ten oddział dziecięcy, kurde, z którego mamy te koszmary. Coś mi się tak wydaje. Ej, ty, no chód! Ej, ten babejden! No jak? Mia? Ej, ty, gdzie jesteś? To bardzo zły pomysł, Mia. Gdyby był dobry, byłoby nudno. Co ty robisz? Mia, nie po ścianie! Nie gadaj, daj łapkę! Aiden! Wszystko gra? Tak. Na pewno? Szczerze. Ten szpital. Już kiedyś w takim byłem. W placówce GR? No, jest parę takich w mieście. Miałem wspomnienie. Osoba, której szukam, to Mia, moja siostra. Mówiłem ci o Wolcu. Wspominałeś, tak. Sam nie wiem. Mam straszny mętlik. Wyparłeś to z głowy, jak ja moją trzecią żonę. A infekcja z pewnością tu nie pomaga. Luz, znajdziemy marker i znikamy. Chodź. Dzięki. Tu coś mamy. Mydło. Nie wiem, gdzie my mamy iść w ogóle? 8 metrów. On jest chyba pode mną teraz. Gdzieś. Kurwa, ten Hakan się... Hakon, czy jak mu tam, się tak przemieszczę, że ja nigdy nie wiem, gdzie on jest. Porfina jakaś, tu znowu złom. O, zombiaki. No, szykuje się jakaś solóweczka chyba. Śpiące królewny. Tak, jakoś musimy się przemknąć.
skłócaj i ruszaj się powoli. To cię nie zobaczą. Tak mówisz? Jak się zbliżysz, to po tobie. No to zobaczymy. Zresztą pewnie to wiesz. Tak, wiem. No i jak mam tam przejść? Ja pier... No jak mam tu przejść? Przecież to jest niemożliwe. Dobra, tędy chyba. Bo nie widzę tutaj innej opcji, tak. Chyba tak trzeba było to zrobić. No dobra. Co to? Chemia. Paskudne gówno. Kiedy GRS straciło kontrolę nad wirusem, zaczęło spryskiwać tym syfem całe miasto. Świetnie na tym wyszli, co? Ale trzeba przyznać, że gra wygląda bardzo efektownie. W ogóle dobrze się prezentuje. Ciekawa jest ta cała rozgrywka. Chociaż jak dla mnie trochę na to skakanie trzeba uważać. O. Słuchaj, ten koleś, o którym mi mówiłeś, jak on się nazywa? Walt? Tak. Dlaczego o nim wspomniałeś? Bo pamiętam, że prowadził jakieś eksperymenty. Nie tylko on się tym zajmował. Było więcej miast jak Biledor, otoczonych murami, odciętych od reszty świata. Wielu ludzi pracowało nad szczepionką Aiden. Ale cóż, świat jest pełen zjebów. Ło, zobaczcie ile... A z porfina, to się może przydać. Pigmenty. No chyba dobrze, że trochę zbieram te jakieś przedmioty, które tutaj Dobra. Są po drodze. Mogę się przydać do jakiegoś craftingu później. Ostrożnie. Jest niestabilna. Trzeba było jednak szybciej chyba skakać, nie powoli. Żyjesz? Ja jeszcze! Wespniesz się? Tak, daj mi chwilę. Szybko. Kończy nam się czas. Jak to, kurde, kończy nam się czas? Jak ja się tam wespnąć?
Aha, po tym chyba. Nie. Nie dam rady. Czekaj, mam pomysł. Pamiętasz koktajl, który dałem ci wcześniej w warsztacie dziewczyn? Inhibitor. Właśnie. Spadłeś na pierwszy poziom. Mieści się tam magazyn GRE. Poszukaj biało-zielonych skrzyń. Powinny tam być inhibitory. Jak weźmiesz kolejną dawkę, to powinno ci starczyć sił. Mhm. Klucz dostępu GRE to wysoce zaawansowane narzędzie do szyfrowania, które pozwala otwierać specjalne drzwi i skrzynie oznaczone logiem GRE. Umożliwia także znajdowanie ukrytych pojemników z inhibitorami. Klucz GRE aktywuje się automatycznie, kiedy znajdujesz się w pobliżu pojemnika z inhibitorami, ukazując odległość, jaka cię od niego dzieli. Będąc w pobliżu ukrytego pojemnika z inhibitorami, przytrzymaj Q, aby użyć zmysłu przetrwania i podświetlić miejsce, w którym znajduje się pojemnik. No dobra. No tylko gdzie mam tu iść niby teraz? Aha, tu można to otworzyć. To jest chyba ta skrzynia cała. Tu będą zaraz fajty, tak czuję. No. Wiedziałem. Mamy towarzystwo. Przemieniec. Co stanie? Nie dasz mu rady. Wiem. Widziałem jebańca. Oho. Ale piękny. Trzeba się gdzieś spierdolić. Pobieg dalej. Spróbuj go ominąć. No łatwo mówić. Części elektryczne jakieś. Części elektryczne. Tu coś mamy. Będą guldeny chyba znowu, tak jest. Dobra, tu tak na wszelki wypadek kucnę. No tak. Tutaj są te świrusy. A widzicie, to tędy trzeba iść. Kurde, idzie jakiś oszołom. Nieźle, trzeba uważać, widzicie, na wariaty. Aha, tam muszę, już widzę. Szkurde. Tam muszę, widzę, przejść. No ten, dobra, ten już idzie. Tutaj chyba.
No i co, i tak będą fajty. Mija. Jestem młodsza od ciebie. Przestań tchórzyć, Ejdy. Doktor może nas zobaczyć. Nie, zresztą by musiał nas złapać. No chodź, nie wycofuj się. Wyjście z kopa. Przestań tchórzyć, Ejdy. Zobaczmy, co tu jest. Pigmenty. A, tu jest to, dobra. Inhibitor jest. Legendarny medykament. Inhibitory to jedyny sposób na zwiększenie maksymalnego poziomu wytrzymałości i zdrowia. O. Zwiększenie tych atrybutów jest ważne, ponieważ odblokowuje pewne umiejętności. Każde ulepszenie wymaga 3 inhibitorów. Gdy je znajdziesz, przejdź do menu umiejętności, aby zwiększyć swoje statystyki. Inhibitory można znaleźć w skrzyniach gier, ukrytych w budynkach kwarantanny gier i lokalizacjach anomalii gier. Dodatkowe skrzynie można ukryć również w trakcie eksplorowania mniej uczęszczanych miejsc. No dobra. No i co dalej? Aha, będę se walił. Tylko co mam sobie dać? Potrzebujesz 3 inhibitorów do ulepszenia wytrzymałości lub zdrowia. Wybierz teraz wytrzymałość, aby móc wspinać się wyżej. Aha, czyli to jest to. Inhibitory. No tak, wytrzymałość. No dobra, także będę mógł się wspinać wyżej i to powinno mi teraz pomóc. Co jest? A, użyłem inhibitora. Fantastycznie. Wracaj do windy. Ja czekam. No dobra. Czy tutaj coś jeszcze mamy? Tutaj coś jeszcze jest w tym pojemniczku. Mydło. Bryczesy wojskowe. No fajnie, fajnie, żywiczka. Też coś mamy, złom. Jeszcze coś tu mamy, jakiś plecak. Mydło. Dobra, jeszcze tu coś mamy. Mydło. Wiecie, zaopatrzę się w to wszystko. Może się przyda. Gdzie mam iść? Aha, tutaj. Halo? Hakon? Dobra. Hakon coś się na mnie odzywa. Chciałbym włączyć latarkę, ale po co mi latarka? Hakon! Latarka mi niepotrzebna. No dobra, udało się. Jest Hakon. Ciekawe, co on tam robi. Utleniacze jakieś? Chodź, niedługo świt. Trochę czekałem. Jak się czujesz? Zarażony, ale nie zrażony. Ha, to dobrze. Przepraszam cię za to. Mamy? Co? Niby za... O kurde. Właśnie za to, w imieniu dziwek, bandytów i idiotów, mianuję cię mieszkańcem Villedor. Co? Przemienisz się. Biegnij do światła, szybko! Do światła. Biegnij! Uuuu.
kurde. Powiem wam, że to jest trochę... No dobra, i tu światło, rozumiem, ich rozwali. Mówiłem, że to szybkie skurwysyny. Aaa, widzisz, kurwa. Światło słoneczne ci niszczy. Było blisko. Co byś beze mnie zrobił, pielgrzymie? Nie chciałem zostać pielgrzymem. Po prostu... tak wyszło. Przemierzyłem cały kraj w innym celu. Szukam siostry. A potem co? Co potem? Co zrobisz, kiedy znajdziesz siostrę? Nie myślałem o tym. Dziwne. Przyjdzie na to czas, jak ją znajdę. O ile ją znajdziesz? Cóż, ja mam konkretny plan. Wyglądasz na kogoś, kto ma. Chcę mieszkać nad oceanem. Wiesz, tam podobno jest łatwiej. Chcę się nauczyć surfować. No. Trafiłeś na jakieś stare pocztówki? Na pewno. Jest łatwiej. Nie śmiej się z moich marzeń. Wiem jedno. Muszę opuścić to miasto. Zabija mnie. Zabija od środka. Pomożesz mi? Ocean jest daleko stąd. Jesteśmy zarażeni. Zresztą ludzie boją się pielgrzymów. Nie chcą nas. Jebać ich. Pomogę ci z nimi. A ty pomożesz mi na szlaku. Znasz trasy. Wiesz, jak przetrwać na zewnątrz. Co myślisz? Razem będzie nam raźniej. Co ty na to? Myślę, Hakko, że masz trochę najebane w bani. Stoi czy zobaczymy, jak myślicie? Dobra, niech będzie, że stoi. Dobra, niech będzie. Świetnie, stoi. Nie będziesz żałował. Słowo. Co do celu. Sytuacja jest taka. Po śmierci dowódcy Especy odcięli przejście do centrum. Nie chcą, żeby morderca uciekł. Żeby przejść, musimy być sprytni. Wiem, kiedy zmieniają wartę. To jest nasza szansa. Zbiorę to, co będzie potrzebne. Sprawdzę nasze szanse. A ty rozejrzyj się. Pożyj sobie. A chodź. Pokażę ci coś. No, w takim mieście, kurwa, post-apokaliptycznym to można pożyć. Można pożyć niesamowicie. Grzyby UV. Ten też ma niezłe marzenia, kurde. Żyje w mieście, gdzie są jakieś zombiaki. Jakby przeszła apokalipsa i marzy o tym, żeby zostać surferem. Kurwa. Naprawdę trzeba mieć najebane w bani. O, kurwa. Ale rozumiem, że gra była robiona pod amerykańską widownię. Dobra, miodek. Masz. Przyda ci się. Obejrzyj sobie miasto. O. Old Villador. Sporo miejscówek, latarka. Które warto odwiedzić. Czy latarka, kurwa, te. Lornetka. Lornetka pozwala odkrywać ważne miejsca w świecie gry. Wciśnij B, aby jej użyć. B jak binocular. Uważnie obserwuj siatkę umieszczoną na środku ekranu. Jest tym mniejsza, im bliżej miejsca czekającego na odkrycie się znajduje. Miejsca odkryte dzięki lornetce są automatycznie dodawane do twojej mapy. No spoko. B, aby użyć lornetki. No to wciśnijmy. I co tutaj mamy? Umieść znacznik. O, tu gdzieś mogę umieścić coś. Gdzieś tu mogłem, kurde, przez chwilę.
O, znacznik. No dobra, to mniej więcej wiem, jak to działa. Są te wariaty. No nadal mi pisze, wciśnij B, aby użyć marionetki. No i po co niby? A, dobra. Widzisz kościół? To tam wyjce chciały nas dopaść. To centrum dzielnicy. Użyj lornetki, aby oznaczyć kościół. Gdzie jest, kurde, kościół? A, jest. Aha. W całym mieście są tablice z informacjami o zaginionych. Jedna jest koło kościoła. Może jakimś cudem znajdziesz tam coś o twojej siostrze. A jeśli nie... To po prostu baw się dobrze. Świat już się skończył, nie? Gorzej już nie będzie. Odezwę się, kiedy ogarnę temat. Nigdy nie jest tak źle, by nie mogło być gorzej. Odblokowujesz poziom przybliżenia otwartego świata. Wciśnij M, aby wyświetlić mapę. O, mamy mapę. Dobra, jesteśmy w Houndfield. Odblokowujesz poziom przybliżenia otwartego świata na swojej mapie. Wszystkie aktywności, które odkryjesz przy użyciu lornetki lub podczas eksploracji, będą tu widoczne. No spoko. To bardzo dobrze. Bazar, osada, bezpieczna strefa, opuszczony sklep, wiatrak Olcha zbudowany przy... użyciu starych mebli i złomu, przez nocnych biegaczy po zakończeniu wojny domowej 2025 roku. Kiedy działa, wiatrak może zapewnić energię niewielkiej osadzie. Fabryka dyni. Metro Holy Trinity. Dobra, to chyba ten bazar oznaczmy. Bo tam mam się udać. Witaj, Willendor. Odblokowujesz otwarty świat Willendor. Twoim pierwszym celem będzie odwiedzenie siedziby ocaleńców, bazaru. Znajdziesz tam handlarza, punkt odpoczynku i swój schowek. Używaj lornetki i przemieszczaj się po mapie, żeby odkrywać dodatkowe miejsca. Takie jak wiatraki, które pozwalają aktywować nowe, bezpieczne strefy. W mieście jest pełno miejsc, które tylko czekają na odkrycie. Przemieszczając się po świecie, obserwuj swój kompas i wypatruj na nim spotkań. W ramach spotkań możesz pomóc mieszkańcom Willendor w zamian za punkty doświadczenia i różne nagrody. Zajebiście. Dobra, to myślę, że... O, parkour sierpa. Kurde, jakie nagrody dostałem. Pakiet inhibitorów, kurde. No dobra, ale co mam dalej robić? Tu mi coś pisze, 93 metry. Do tego bazaru chyba mam się udać. Czy jest tu jakiś journal, kurwa, czy coś, żebym wiedział, gdzie mam iść? Zadanie związane z fabułą. Stróżowie prawa zamknęli się w... Spędź trochę czasu na bazarze, czekając, aż odezwie się do ciebie Hakon. No dobra, to już wiem, co mam robić przynajmniej. To chyba muszę na tą... na to wskoczyć. O, chyba mi się nie udało. No dobra. Także widzicie, na te skoki musicie uważać, bo jak coś, kurde, nie wymierzycie, to możecie długo nie pożyć. O, widzicie, tu też są ci odmieńcy. Dobra, na szczęście mam już trochę zbustowaną tą całą wytrzymałość, to teraz mi się będzie łatwiej skakało.
O kurde. No to jest utrudniona trasa niewątpliwie. No nie wiem, czy tam doskoczę. No dobra, jakoś się udało. Kurde, ja bym się z nimi zawalczył. W sumie, wiecie? A tu kto tu jest? Czasami jak zasiedzę się na zewnątrz, mam wrażenie, że miasto opustoszało. I nagle ogarnia mnie ten potworny strach. No jestem. Zobaczysz, że to miejsce ma sporo tajemnic. Jak ci się podoba w Villador? Tylko, że większość naprawdę nie chcesz odkryć. Zajebiście, jest tu stary. Bardzo mi się podoba w Villador. Coś pisze, że mam mało zdrowia. Ha się chyba leczyło. Nie, nie mam leku chyba, dobra. To musimy wytworzyć lek. Wytwórzmy od razu z dwa, myślę. I chyba H się leczyło, tak mi się wydaje. O, widzicie? H, dobra. Muszę do końca już naładował. No dobra, no to się podleczyłem. Zawalczę może z tymi, bo mi się trochę nudzi. Ale jak ze szmatami wygrałem. Pofarmimy trochę te rumianki całe i miodek. Oni tu tego pewnie pilnowali, żeby sobie kurde lekarz nie mógł wytwarzać. Lawenda, o, to też pewnie do czegoś się przyda. Dobra, 126 metrów, dobra. Wow! O kurde. No teraz to dałem trochę ciała. To będę musiał kurde na niższym poziomie się trochę przemieszczać. Chociaż może tu wskoczę. No dobra. Dołem też można przejść. Chyba. Kurde. Albo i nie. Słuchajcie, jesteśmy w niebezpie... Dobra, uciekam stąd, bo mnie gonią skurczybyki. Tu pisze już, że mam 20 metrów do tego bazaru całego. Chyba tutaj. No i luz. Bezpieczna strefa. No to fajnie, kurde. Udało nam się dotrzeć do tego całego bazaru. Okej, okay, w takim razie myślę, że to jest dobry moment na to, żebyśmy zakończyli ten trzeci odcinek. Jeśli odcinek wam się podobał, no to zachęcam do subskrypcji kanału, do stawienia łapki w górę pod tym filmikiem. No i przypominam, że jeśli ten odcinek no nie będzie miał tych 12 łapek, no co jest dla mnie jakimś wyznacznikiem, że wam się seria podoba, że chcecie dalsze odcinki, no to po prostu zakończymy, myślę, nagrywanie tutaj na tym trzecim odcinku. Okej, a więc z mojej strony będzie wszystko. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.